Witam Was bardzo serdecznie w nowym starym domu, a dzisiaj odcinek o naszej łazience, która znajduje się na parterze. Jest teoretycznie łazienką dla gości i ona dosyć duże kontrowersje wzbudzała, bo jest to chyba milion pierwsza łazienka z motywem marmuru, ale mi się i tak podoba. Ale przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego ona jest tutaj, dlaczego tak wygląda, bo jeżeli oglądaliście pierwsze odcinki, to wiecie, że układ funkcjonalny naszego parteru był dość mocno problematyczny i wiele tu się zmieniło, także zapraszam Was serdecznie na odcinek. Okej, to pierwsze, że pokażę Wam, jak to wygląda. Okej, wchodzimy. Okej, więc tak wygląda ta nasza łazienka. Więc tak, prawie wszystko jest bardzo ogólnie dostępne, więc lustro jest Leroy, umywalka jest z Obi, szafkę wyszukaliśmy na Elixie, bo to jest zwykła, stara szafka, którą przerobiliśmy na szafkę pod umywalkową. Tak jak zobaczycie na naszej części, widzieliśmy w niej wszystkie możliwe i potrzebne otworki i tak to teraz wygląda. Blat zabezpieczyliśmy wielokrotnie lakierem, żeby tu się nic nie działo, bo wiadomo, przy tych bateriach stojących, no to jest problematyczne i najlepszym materiałem jest jednak kamień albo konglomerat do tych baterii, ale tu nie powinno się nic dziać, bo staraliśmy się, żeby było wszystko dobrze zrobione. Miska odstępowa też jest market i tu jest nasza bateria i powiem Wam najśmieszniejszą rzecz, bo to jest bateria, którą zamówiłam na AliExpress i przyszła stosunkowo szybko, bo zamówiłam ją akurat z magazynu, który jest w Polsce, więc też nie obawiałam się o cła, bo czasami jak się zamawia rzeczy przez AliExpress, czyli które idą z Chin, no to trzeba liczyć się, że może przyjść do zapłaty cło, natomiast to jest z magazynu z Polski, więc tutaj tego problemu nie było. Ja już kiedyś zamawiałam baterię na AliExpress, dokładnie tą baterię wannową stojącą, którą widzieliście na filmiku w górach, bo w Polsce były mega drogie i nie za bardzo chciałam wydawać tyle pieniędzy na coś, co będę bardzo rzadko używała. I byłam bardzo zadowolona, bo to jest naprawdę jakościowo bardzo fajna bateria. Tutaj też wyszłam z założenia, że jestem w stanie podjąć to ryzyko i dostać coś może nie super jakości, bo jest to tylko łazienka tutaj gościnna. Natomiast bateria jest bardzo fajna. Jeszcze nie była ani razu, co prawda, używana, ale wiecie, same testy przy montażu były i wygląda wszystko ok. Zresztą czekamy cały czas. Czekamy cały czas na decyzję, co tutaj dajemy, czy szybę walk-in, czy ściankę, bo mamy tutaj małego ząka. Otóż ten otwór, szerokość tego pomieszczenia jest o 5 mm szersza niż standardowy wymiar wszystkich drzwi przesuwnych, które są dostępne na rynku i są tylko jedne drzwi, które jako tako by tutaj pasowały, więc zastanawiamy się, czy ścianka walk-in, która nie będzie problematyczna, ale będziemy mieć tu trochę węższe przejście, czy też jednak całe drzwi, które nam trochę wizualnie skrócą te pomieszczenie, bardziej nam to podzielą, ale funkcjonalnie jakby nie będzie żadnej możliwości, żeby się woda rozlewała. Aczkolwiek
Tutaj ten odpływ liniowy robił Norbert, więc jest na pewno wszystko bardzo dobrze zrobione, z dobrym spadkiem i biorąc pod uwagę, że u góry nam się też nic nie dzieje, to tu też ta łazienka mogłaby spokojnie z tą ścianką tylko funkcjonować. Natomiast wracając do tej naszej baterii, która wygląda bardzo fajnie, wybarwienie jest w porządku na razie, nic się z tym nie dzieje, aczkolwiek wiecie jak to jest z tymi kolorowymi bateriami, lubią się ścierać, no ale to zobaczymy. To będę mogła wam powiedzieć za jakiś dłuższy czas, natomiast jest śmieszna sprawa, bo jak mamy wodę gorącą i zimną, to jeden kurek, żeby odkręcić, kręci się do środka i drugi się kręci do środka, czyli nie w tym samym kierunku. Jak ją włączaliśmy i testowaliśmy, najpierw zakręcił, jest tak jak na czuje zawsze, w jedną stronę, puściliśmy wodę, zalało na całą łazienkę. No to dobra, to zakręciliśmy w drugą stronę, bo myśleliśmy, że jest problem z tym, że po prostu było odkręcone, że coś jest, wiecie, na odwrót po prostu, po Chin, bo dziwnie. I znowu nam zalało łazienkę, bo okazało się, że one muszą być po prostu, jakby są jedna w jedną stronę odkręcone, drugie w drugą. Natomiast sama bateria mi się bardzo podoba i był to wydatek takiego rzędu, że mogłam sobie na niego pozwolić z myślą, że sobie go zmienię, jeżeli mi się po prostu ten złoty znudzi. Ale jest fajna, jest taka retro, pasuje do naszej komórki. Dobra, ale nie miało być tak do końca o tej łazience, więc powiem wam o układzie, co tu się wyrobiło i co tu się narobiło, że ta łazienka tak wygląda. Więc tak, jeżeli chodzi o układ tego parteru, zanim go totalnie przerobiliśmy, to wyglądało to w ten sposób, że drzwi, które teraz prowadzą do naszego pokoju dziennego, od tam, były zamurowane, bo dom był podzielony na dwa mieszkania. To był ten korytarz taki główny i tu było zamurowanie. Znaczy zamurowanie, po prostu nie było w ogóle tego przejścia do tego pokoju, wchodziło się jakby z pokoju dziennego. A do całego mieszkania chodziło się właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie teraz się wchodzi do naszej łazienki. Jak chodziliśmy do łazienki, to tutaj znajdowały się drzwi do kuchni, która dalej jest kuchnią. Tu była taka mini-pyni toaleta i tu była tak samo jak mamy teraz taką mini-pyni toaletę na piętrze, praktycznie to samo, tak samo to wyglądało, czyli tutaj były takie drzwi drewniane z naświetlem i do mieszkania wchodziło się tutaj, o tu, tu były drzwi i wchodziło się do dużego pokoju. Natomiast my, oprócz tego, że kuchnię połączyliśmy z pokojem dziennym, zamurowaliśmy sobie tutaj te przejście i ten korytarz, po prostu całą resztę tego korytarza wykorzystaliśmy na tą łazienkę. A tutaj za tą ścianką, ona jest akurat wymurowana, bo chcieliśmy, żeby w prysznicu jednak było wymurowane, chociaż spokojnie można robić to na gika, tylko no, trzeba to wszystko dobrze zaizolować. Za tym mieszczą się całe różyska od naszej rekuperacji, bo tu idzie nasz pion instalacyjny, jeżeli chodzi o wentylację. I wcześniej w planie było tak, że z tamtej strony jeszcze miała być taka dostępna szafa wnękowa, natomiast nasze rury zajęły tyle miejsca, że już na szafę nie było szans, więc olaliśmy to. Tam są po prostu wszystkie wskaźne przewody, które rozprowadzają nam naszą wentylację na wyższe piętra. I tak oto z korytarza w mieszkaniu, z takiego przedpokoju i malutkiej toalety całkiem zgrabna taka gościnna łazienka, wydaje mi się, wytworzyła. Ale żebyście zobaczyli, jak to w ogóle wszystko wyglądało, zapraszam was na dalszą część, gdzie zobaczycie, jak Norbert klnie na mnie i na moje piękne płytki. Co do miłego oglądania. Dzień dobry. No co, Basia? Chcesz mnie bić? No, gryźć? Chyba tak. Ale to moja wina? No kto to tak wymyślił? Ale jak? Mi się Basia wymyśliła, bo się wymyśliła tak. Tutaj brodzik z takich płytek, więc roboty teraz jest ogromne. Muszę wyciąć jakby to wszystko z jednego elementu, żeby się wzór złożył, tak? No i oczywiście to nie ta płytka. Oczywiście lekko nie jest. Nikt nie obiecywał, że będzie ładnie. No, nie obiecywał, jak zapaść, ja też nie płytki kwaśnie, będzie łatwo. Ładnie ci idzie, mogę cię pochwalić. No nie, właśnie, że nie. Nie? Wygląda dobrze. Już widzę, że będzie problem. No.
podejście numer 2. I widzę, że tu mi będzie brakowało chyba płytki na końcu. No czekaj, to jest ta płytka? Dać ci poziomicę? Nie, 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 no poziomicę. No żeby zobaczyć, czy ci to zakryje. Nie, w tym końcu nie zakryje. To jest ta płytka. To, czy to... Za tobą jest jeszcze jedna, w takim samym kształcie. No i to jest ten wzorek. Zabić się to jest mało powiedziane, ale pokażę wam jeszcze lepszy hit sezonu. Ale to już nie jest marionina, co patrzcie, ci... Patrzcie, co tu wymyśliła Basia. Ale co ja wymyśliłam? No, słuchaj, jak ja bym nie kładł płytek, to najlepiej to bym wymyślił takie stukątne, bo wtedy byłoby prościej. Nie każe ci je w odpływie liniowym kłaść przecież. A jaka to jest różnica? Przecież bym wolno nawet te od odpływie liniowym kłaść niż tamte. A tutaj mają być płytki takie. Ale to nie w tym kierunku? Czy w tym chcesz kłaść? Bo to możesz ja nie wybrać. Wiem, słuchaj, ja nie wiem w którym kierunku, tylko jak ty je położysz, to mogą być nawet i wiesz, nawet ją tak możesz sobie kłaść. Nie, nie ładnie. Może mogą być i tak nawet, jak chcesz je kłaść. Znaczy ja nie mogę się o tym zapytać. Co, tak? Bardziej myślałam. Tak? Nie, jeszcze przekręć o 45 stopni. Iść, bo wiesz co? Nie tak. Nie słyszałam. Nie tak. Nie tak. Czubkiem. Nie tak. O co ci chodzi? Jak o 45 stopni? Czubkiem do... 45 stopni. No ale to nie od tej pozycji 45. Nie lubię. Tak? Nie lubię. Tak. Tak. Poziomica. Żeby mi było jeszcze łatwiej te kąty pomyślać, to tak. Ale jak kąty? No przecież to masz... Z ścianą ci pójdzie równolegle. Z tamtą i z tamtą ale równolegle. Ale jak mi tu nic, nigdzie się nie zgodzi. A tutaj sobie odetniesz tak cyk! 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 I tutaj. Ale ma tu być układać. Jak to jest takie proste, to ma tu być układać. Ale tak byłoby ci chyba najprościej, nie? No nie, tak chyba byłoby mi najtrudniej. To jak byś wolał? No nie, tak żeby oj się tu dotykało jednego. No ale to zawsze ci się będzie dotykało rogiem, to teraz się ten rog... Nie, bo na przykład jakbym sobie ustawiał nie tak, to... Ale tak będą nieładnie, no co ty? Gdzie jodełkę francuską tak? Ty, ja chyba jadę do biura, bo pracować trochę. Ty będziesz te kryści układać. Nie, no dajcie spokój. 3 metry kwadratowe i 3 rodzaje płytek. Nie, no idzie oszaleć. Tu są inne płytki, tu są inne płytki, tu są inne płytki. I tam są też jeszcze inne płytki. Oj, tam. I w przedpokoju też są inne. Czemu mi wyłączyłaś radio? Bo ci nie było słychać, jak na mnie marudzisz. No, tak właśnie. Będzie nagrane, będzie dowód. Będzie dowód i bardzo dobrze. Co to się układaj. Ale no, zastanów, no to możesz, kwestia twojego wyboru, czy tak, czy czubkiem do ściany, tak czy inaczej. Skończę odpływ liniowy, to się będę zastanawiał. Tak czy inaczej, za każdym razem będziesz musiał odcinać te i dokładać dobrze, je dobrze, gdzieś, nie? Dobrze, Mądrusiu, dobrze. Ale tak ja jak, sobie, ale ja jak sobie... nie, posłuchaj mnie, posłuchaj. Jak nie będziesz, byś układał w ten sposób, to przynajmniej miałbyś ze ścianą linię, nie? Nie? A tak to jak przekręcisz je o 90 stopni, to za każdym razem jak dotknie ci ściany, to będziesz musiał to odcinać i dokładać. A słuchaj, tak to masz tylko 4 razy. Jakby nie było, to i tak jest tyle cięcia, co i kładzenia. No, no ja wiem, no ale ładne są. No. Ładne są. Ładne. Puk, puk, puk. Dobra, idź już stąd, bo nie przeszkadzaj mi. Idź, nie przeszkadzaj, idę, bo uciekam. Naprawdę się znam te płytki, do masz płytkę i sobie idź. Daj, moja. Bung. Okej, okay, zajrzyjmy jak Norbertowi idzie praca. A co tu się dzieje? Jak to co? To jest poprzedszkolna przerwa na przykład. Tata ma przerwę na kawę, a Kasia ma przerwę na bananę. Na banana. A Kasiu? Już nie jesteś taki bardzo na mnie zły o te płytki? Znaczy, słuchaj, jak ty byś kładła, to mi zmieniła zdanie.
No, ale ładne są, nie? No ładne są, tylko ile to są buty. To jest to, co ostatnio pokazywaliśmy, czyli to jest ta, może ja to obrócę. To jest ta szafka, która ma być szafką pod umywalkę. No powiem wam, że wydaje mi się, że osłonek na syfon, osłonek na baterię, nawiercone, wyżnięte wyżynarką otworki, zamocowane. Malujemy to 2 albo 3 razy lakierem parkietowym. Dlaczego parkietowym? Bo on jest najmocniejszy, nie przepuści wody, żeby nam po prostu ten mebelek się nie zniszczył. To mamy jeszcze taki plan, żeby tutaj od spodu dać takie podkładki plastikowe, takie z pół centymetra, żeby też tam się wilgoć nie dostała, ewentualnie jeśli która była, jakaś byłaby na płytkach. Także no to będziemy też nam będzie montować. Pa! Jak widzicie, jestem już przebrana, wracam do piwnicy, nadrabiać moje zaległości, jeżeli chodzi o fugowanie, bo trzeba by tą piwnicę skończyć. No, a tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję i liczę bardzo gorąco, że wam się podobało. Jeżeli tak i chcecie być z nami jeszcze dłużej, to zapraszam was serdecznie i zachęcam do subskrybowania, lajkowania i czekam na wiadomości od was. Do zobaczenia!